No cóż mogę powiedzieć? Przede wszystkim pogratulować trenerowi Hajcie doskonałego występu drużyny w tej rundzie rozgrywek. Pokazała ta drużyna, że potrafi grać w piłkę, chociaż muszę przyznać, że dzisiaj z nami na pewno mieli większe kłopoty niż chociażby z innymi drużynami z głównej części tabeli. Mecz był w sumie bardzo wyrównany, zaangażowanie z obu stron. Wydaje mi się, że dzisiejszy wynik to najgorszy z tego, co działo się na boisku. Nie będę się tutaj więcej specjalnie wysilał. Jeszcze raz gratuluję. No my niestety muszę przyznać, że graliśmy wiele takich meczów, już gramatycznie. Niestety muszę przyznać, że z reguły jeden, dwa błędy takie podstawowe, chociażby tak jak dzisiaj. I niestety w wielu wypadkach mecze kończyły się naszą porażką. Stąd sytuacja taka, a nie inna nasza. No niestety musimy się do tego odnieść. Spadamy, no ale może już za rok zawitamy znowuż tutaj do Białegostoku. Dziękuję uprzejmie, jeszcze raz gratulacje trenerowi. Dziękuję za gratulacje, ale fakt faktem nie przyszło nam to zwycięstwo dzisiaj tak łatwo. Powiedziałem nawet do Darka Dźwigały po dwóch żółtych i czerwonej kartce Tomka Frankowskiego, że to może być ten pozytyw, tak, że ta drużyna będzie musiała się zjednoczyć, więcej biegać, bo będziemy wiedzieć, że mamy jednego zawodnika mniej. Tak też się stało, tak. Fajne wejście dzisiaj znowu Dawida Plizgi, który pokazał, że można na niego liczyć, ale mimo to ŁKS stworzył sobie za dużo sytuacji i na pewno mnie boli to, że znowu straciliśmy bramkę po stałym fragmencie gry i na pewno to, że ten ŁKS jednak do tych wielu sytuacji w dzisiejszym spotkaniu, może nie stuprocentowych, ale doszedł. Także dużo pracy i tak nas czeka w przyszłym sezonie, bo nie wyobrażam sobie, żeby w przyszłym sezonie nasza drużyna znowu straciła 17 bramek po stałych fragmentach gry, bo to na pewno jest jakaś pięta Achillesa tu naszej drużyny i przede wszystkim to, że tych bramek jednak za dużo tracimy, także solidność i powtarzalność jest bardzo potrzebna w defensywie, w każdej drużynie, która obojętnie o jakie cele chce walczyć. Szkoda naturalnie, że ŁKS spada z tej ekstraklasy. Grałem w tym klubie, walczyłem o ten klub. Kiedy zabrano mu licencję, na pewno był to jakiś tam pojedynek mój też prywatnie z Piotrkiem Świerczewskim. Chcieliśmy między sobą wygrać, także dla nas był to ważniejszy mecz, nawet jak ten Krakowie o tytuł mistrza Polski był rozgrywany. I powiem tak, to co dzieje się w ŁKS-ie, to nie jest sytuacja, która się stała przez ostatnie pół roku. To pikowanie w dół potężne jest konsekwencją tych ostatnich 4 czy 5 lat, tak, i żal tylko, że w takim mieście jak Łodzi nie będzie derbów, na które to miasto na pewno zasługuje, ale jeżeli chcemy mieć poważną piłkę w Polsce, a myślę, że w tym kierunku większość klubów chce iść, to kluby muszą mieć zaplecze finansowe, kluby muszą mieć swój stadion, kluby muszą mieć gdzie trenować, a na dzień dzisiejszy w ŁKS-ie tego nie ma. No, nie mieli pieniędzy na obóz. Drużynę zbierał Piotrek z Łapanki, tu z trenerem Pyrdołem, no to także to jest konsekwencja, jak ja to mówię, dziadostwa, którego, no przykro mi powiedzieć, ale w polskiej piłce nie powinno być, bo tak trzeba na to spojrzeć, nie? Żal na pewno kibiców, bo jednak widzieliśmy, mimo że mecz nie było nic, tych kibiców jednak tutaj do Białegostoku wiele przyjechało i tak jak mówię, no takie miasto jak Łódź powinno mieć dwa kluby w Ekstraklasie, podobnie jak Warszawa. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Jeżeli nie ma, dziękuję za przybycie. Zapraszam. Jeszcze chwileczkę. Panie trenerze, czy mógłby Pan podsumować sezon, czy raczej rundę, bo Pan jest trenerem Jagiellonii przez rundę wiosenną. Jest Pan zadowolony z tego wyniku? Znaczy nie chciałbym tak na gorąco nic podsumować, bo na pewno żyję gdzieś emocjami jeszcze z tego meczu, tymi czerwonymi kartkami, tym, że graliśmy w 10 i to jest za wcześnie. Wydaje mi się, że ten przyszły tydzień siedzimy sobie tu ze sztabem szkoleniowym, a przede wszystkim ja z Darkiem Dźwigałą i podsumujemy całe to półrocze nasze pierwsze w Ekstraklasie. Na pewno przeplataliśmy fajną albo nawet bardzo dobrą grę.
czasami może i fantastyczną w ofensywie, gdzieś też błędami z tyłu, także gdzieś to trzeba wypośrodkować. Pokazaliśmy tu naprawdę parę fajnych meczy, parę fajnych akcji, parę ładnych bramek, także za wcześnie jest, żeby tak ogólnie to podsumować. Tak jak mówię, tak na szybko, na to potrzebne jest kilka dni i zastanowić się po prostu, co musimy poprawić, tak, bo to tak za szybko się nie da opisać tylu meczów i jednak tych 5 miesięcy pracy, tak, bo tej pracy jeszcze nie jest koniec. Zostało nam jeszcze roztrenowanie i już myśl przede wszystkim o tym, gdzie trzeba się wzmocnić na przyszły sezon, bo to na pewno trzeba zrobić. Znaczy na pewno jesteśmy troszkę zmęczeni już sezonem, ale ostatnie mecze pokazywały, że ta forma rośnie w górę. No, na Śląsku dostaliśmy 3 bramki ze stałych fragmentów, także nie graliśmy źle, a dostaliśmy te 3 bramki. Dzisiaj też troszkę szczęścia. Tomek Frankowski, czerwona kartka, ale to pokazało nasz charakter, że strzeliliśmy od razu bramkę. Dobrze się broniliśmy, ale niestety znowu ta bramka ze stałego fragmentu to u nas kuleje cały czas. No i cóż, trzeba będzie nad tym popracować. Ale cieszę się bardzo, że zakończyliśmy sezon zwycięstwem. Jesteś zadowolony jak z tego sezonu, bo dla Ciebie był bardzo ważny. Ty wszedłeś do pierwszego składu, rozegrałeś sporo minut, sporo meczów. Tak, zgadza się. No, tak jakby ten sezon jest dla mnie przejściowy, bo zobaczyłem, o co chodzi w tej ekstraklasie, jak się gra. Zagrałem bodajże 14 meczy, także jest to dorobek, myślę, jak na pierwszy sezon niezły. Strzelona 1 bramka, także statystyki są niezłe, ale na pewno kilka błędów mi się zdarzyło i nad które będę chciał, wyeliminować na przyszły sezon i utrzymać tę pozycję pierwszego składu w przyszłym sezonie. Gdzie Ty będziesz grał w przyszłym sezonie? Dobre pytanie. Nie wiem, na dzień dzisiejszy moja sytuacja wygląda tak, że 30 czerwca kończy się wypożyczenie i wracam normalnie do Belgii, do Genk i tego się na dzień dzisiejszy trzymam. Dzisiejszym meczem zakończyliście sezon. Cieszysz się, że wróciłeś do Białegostoku, że miałeś tą szansę, że grałeś? Pewnie, że się cieszę, bo to wiadomo, miałem dużą możliwość grania przede wszystkim, to było dla mnie ważne. Wszyscy mówili gdzieś tam, że wracam po to, żeby załapać się na euro, ale ja miałem inny cel, chciałem przede wszystkim odbudować się troszeczkę psychicznie po tym, co by nie było, nieudanym półroczu. Nie było jakby tego dużo, więc wydaje mi się, że szybko wróciłem do siebie i jakoś z meczu na mecz wyglądało to dobrze, a może coraz lepiej, więc cieszę się na pewno, że miałem możliwość grania, cieszę się tutaj, że trenerzy mi zaufali, w zasadzie wiedząc, że nie grałem parę miesięcy, postawili na mnie, dali mi ten kredyt zaufania i mam nadzieję, za co im dziękuję i mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu, może nie tyle, co się odwdzięczyłem, ale utwierdziłem ich w słuszności ich decyzji. Proszę tak. W dzisiejszym meczu, wracając jeszcze, koledzy Ci pozwolili, żebyś popisał się kilkoma interwencjami, a nie spał. No trudny to był mecz. Wydawało się, że wszyscy dopisywali nam 3 punkty przed tym meczem, bo wiadomo, ŁKS już spadnie, gra o nic. My też gramy dobrze u siebie, także gdzieś tam wszyscy gdzieś tam dookoła lekceważyli troszkę ten mecz, ale widać było, że ŁKS to bardzo dobry zespół, bardzo klasowy zespół, wielu bardzo dobrych zawodników, byłych reprezentantów Polski, więc na pewno nie był to łatwy mecz. I tym bardziej cieszymy się ze zwycięstwa, bo jednak miłym akcentem żegnamy się na parę miesięcy z kibicami. Ja może na dłużej, może nie, zobaczymy. Grzegorz, jeszcze mam pytanie. Ty mówisz, że wróciłeś, żeby się odbudować, żeby trafić do reprezentacji Euro i tak jedną nogą jesteś. No, jesteś rezerwowym bramkarzem, w pewien sposób zostałeś doceniony. Czy liczysz, czekasz na to, jak to wygląda? Znaczy na pewno nie będę wyłączał telefonu na wakacje. Spokojnie, raczej gdzieś tam spokojnie do tego wszystkiego podchodzę. Cieszę się, że mimo wszystko gdzieś tam w tej hierarchii jestem dosyć, jakby nie było, wysoko. Więc cieszę się, że zostałem w jakimś tam stopniu doceniony, a może nawet w dużym stopniu. I cóż, maj i czerwiec to będą takie przejściowe miesiące, gdzie wydaje mi się, że żaden z chłopaków nie wytrzyma za dużo czasu bez piłki, bez niczego, bez robienia niczego, więc ja pewnie tak samo, jakiś tydzień krótki i pewnie będę dalej trenował indywidualnie, więc gdzieś tam będę gotowy
No ale wiadomo, nikomu nie życzy się nic złego i ja tak samo. Mam nadzieję, że drużyna narodowa zagra dobry turniej i zajdzie bardzo daleko. Czy jeszcze? Białymstok.